Morska TV to kanał wędkarski tworzony przez pasjonatów wędkarstwa morskiego dla wędkarzy morskich. Osobiście przeczytałem wszystkie komentarze, które były pod wcześniejszymi newsami, jak i pod innymi filmami. Dostosowaliśmy to dzisiejsze wydanie do Was, także będzie prognoza pogody na koniec. Zaczynamy! Jak mówi Piotr Kowalikowski z portalu meteorologicznego Infometeo Elbląg, będziemy mieć trochę prawdziwej zimy, ale bestią bym jej nie określił. Raczej kroplą chłodu ze wschodu. Czym jest bestia ze wschodu? Krótko mówiąc, jest nadużyciem, chyba niepotrzebnym straszeniem. W tym rozumieniu, które pojawia się w mediach w sensie groźnej, ekstremalnej pogody. Nie ma bestii ze wschodu i raczej nie będzie, mówi Piotr Kowalikowski z portalu meteorologicznego Infometeo Elbląg. To prawda, brzmi bardzo dobrze, bestia ze wschodu. Pojawiła się w jednym z meteorologicznych programów w mediach brytyjskich. Polskie i nie tylko media chętnie to sformułowanie podchwyciły, bo to jest nośne. Jest w stanie zainteresować odbiorców. No a co z Pomorzem? Zgodnie z tym, co pokazują modele meteorologiczne, temperatura na Pomorzu, jeśli sięgnie minus 10 stopni, to raczej nie w Trójmieście, a w rejonie Kociewia. Ja powiem krótko, to jest po prostu prawdziwa zima, taka jaka powinna gościć w Polsce co roku. Trzymam kciuki, by do końca stycznia na Pomorzu utrzymywały się temperatury w granicach minus 5, minus 10 stopni Celsjusza, mówi Piotr Kowalikowski. Czy faktycznie bestia jest zatem taka straszna, jak ją malują? Czy gdynianie powinni szykować się na widok zamarzniętej zatoki i bulwaru skutego lodem? Otóż no niekoniecznie. Nastroje tonują synoptycy z Polskiego Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, którzy na podstawie bieżących prognoz nie widzą większego zagrożenia nadciągającego z nadwschodniej granicy. Ujemne temperatury, nawet jeśli przybiorą na skali, to nie na tyle, żeby nagle sparaliżować nasz kraj. W województwie pomorskim będziemy mieli jeszcze do czynienia z zimą, ale może nie będzie to sroga zima, jak przepowiadali to co niektórzy. W województwie pomorskim będziemy mieli do czynienia z bardzo lekką zimą. Noce raczej minus 5, minus 4 stopnie Celsjusza. Takie właśnie będą temperatury przez najbliższe 7 dni. Spadnie również i śnieg. Tego śniegu też nie będzie dużo, ale mimo wszystko na pewno troszeczkę się zabieli, więc będzie to bardzo miłe dla dzieci, które mają jeszcze parę dni ferii. Dużo opady śniegu, mroźna zima, no i oczywiście piaskarki z solą, to nie jest nic dobrego, tym bardziej dla Warszawy. Przemysław Daca, prezes Wód Polskich, pisze do Rafała Trzaskowskiego, że użycie rur stalowych do transportu ścieków komunalnych, z którymi zimą będzie transportowana mieszanka piasku i chlorku sodu z magnezem, może doprowadzić do perforacji rurociągu i kolejnej poważnej awarii czajki. W liście opublikowanym we czwartek do prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego prezes Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie przedstawił wątpliwości ekspertów PGW Wody Polskie dotyczące materiału użytego do budowy kolektora oczyszczalni Czajka. W dalszej części listu prezes Wód Polskich pisze o zaprzestaniu reportowania do PGW Wody Polskie przez stołeczne MPWiK o ilości rzucanych nieoczyszczonych ścieków komunalnych do Wisły. Jak czytamy, ostatni raport został przekazany 22 grudnia 2020 roku, informujący o zrzucie ścieków w ilości 91 151 m3 i pomimo naszych próśb o dalsze przekazywanie raportów, do dnia dzisiejszego nie otrzymujemy od spółki informacji o przelewach, a także powodach zaprzestania raportowania, napisał. Zaznaczył, że może to rodzić poważne podejrzenia, że MPWiK chce ukryć informacje o ilościach rzucanych ścieków do Wisły. No i co ja mam wam powiedzieć? Bestia ze wschodu to na pewno nie jest. Minus 5, minus 10 stopni, no to jest taka normalna, zwykła polska zima, nie? Do tego te opady śniegu, które nie będą jakieś metrowe, no to taką zimę mamy dosyć fajną. No i dobrze, że ta zima przyszła chociażby pod koniec tych ferii, które dzieci mają, no bo przypomnę, dzieci mają do poniedziałku ferie, nie? Część idzie po prostu do szkoły, 0-3 idzie do szkoły, więc się zacznie troszeczkę tej normalności nam wróci. Poza tym mają się otworzyć restauracje, bary w poniedziałek. Brzmi ciekawie. Natomiast z takich ciekawostek to wam powiem jeszcze, że jak te ścieki w końcu wpłyną do tego naszego przepięknego Morza Bałtyckiego, no to foki będą miały o czym gadać. A jak napisał Łukasz Nowak, zrobił takie badania, że ciało foki działa jak głośnik, dlatego foki mogą się porozumiewywać na bardzo duże odległości, no to foki sobie po prostu pogadają, no i odpłyną z tego naszego wybrzeża, powiedzmy chociażby do Danii, Szwecji,
gdzieś indziej. Także będzie to na plus. Oczywiście sobie teraz tak śmieszkuję troszeczkę, no bo Marinero ostatnio znowu zgłosił, że foka zeżarła im rybkę. No i to nie jest nic śmiesznego, bo coraz częściej te foki patrolują te tereny, jak pływamy sobie na łososia. No i pływają za nami. No jak płyną za nami, to tak prawdę mówiąc nie mamy szansy na rybkę, bo ta ryba wtedy, łosoś ucieka, boi się oczywiście tej foki. No a foka czasami wykorzystuje to, że jakiś zabłąkany łosoś jednak skusił się na naszą przynętę i po prostu sobie go podbiera wprost z naszego haczyka. Które przed chwilą widzieliśmy, przygotował Dawid Gackowski z meteopomorze.pl. To taka grupa miłośników tego typu informacji, zbierająca właśnie różne bojki meteorologiczne i to wszystko z uzamen do kupy właśnie. No i myślę, że stworzymy też taki fajny team i oni będą nam pomagać odnośnie tej temperatury wody w Bałtyku. To falowanie jest dla nas bardzo istotne, oczywiście też skąd wieje ten wiatr. Natomiast myślę, że bardzo fajnym uzupełnieniem naszego kanału będzie właśnie ekipa ludzi, którzy zajmują się też prognozowaniem pogody. Bardzo fajna sprawa. Słuchajcie, myślę, że czaicie, o co chodzi na tej mapce. Mapka jest bardzo prosta. Tutaj ten symbol falki pokazuje nam, jak wysokie będzie falowanie. No i oczywiście obok mamy też temperaturę wody w Bałtyku na niebiesko. Na biało mamy natomiast temperaturę powietrza. Oczywiście mamy też zjawiska atmosferyczne typu śnieg, zachmurzenie czy brak zachmurzenia. Mamy też kierunek wiatru i jak mocno ten wiatr wieje. Myślę, że to jest bardzo fajna prognoza pogody. No i tak jak już mówiłem, jest robiona dla wędkarzy od wędkarzy.